Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Podczas dzisiejszego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenowo-wegańskie placki ziemniaczane. Zapraszam do oglądania. Do ich przygotowania będziemy potrzebowali 1,5 kg ziemniaków, 2 cebule, pół łyżki mąki ziemniaczanej, 2 łyżki mąki ryżowej, pieprz cytrynowy, sól. Ziemniaki i cebulę myjemy, a następnie przy użyciu robota ścieramy. Przy użyciu sitka odcedzamy starte ziemniaki i cebulę. Odcedzoną wodę pozostawiamy na około 10-15 minut. W tym czasie wydzieli się z nich osad, który później dodamy do naszych startych ziemniaków i cebuli. Starte ziemniaki i cebulę przyprawiamy solą. Pieprzem cytrynowym. I następnie mieszamy. Nadmiar wody odlewamy. A wydzielony osad dodajemy do naszej masy. Następnie dodajemy mąkę ryżową. Mąkę ziemniaczaną. I całość mieszamy. Z tak przygotowanej masy formujemy nasze placki, które smażymy na rozgrzanym oleju rzepakowym. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Podczas kolejnego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenowo-wegańskie podpomyki. Zapraszam serdecznie.